Które auto będzie szybsze w wyścigu między nową M2, Audi RS3, niedawno poprawionym Mercedesem AMG A45S i Porsche Boxsterem GTS? Będziemy się ścigać nimi na ćwierć mili, aby się tego dowiedzieć, bo jestem Matt Watson, a wy oglądacie Car Wow. Buy, sell, car, wow. Poznajmy osiągi tych samochodów i zacznijmy od Audi. Tak, porozmawiam z jego kierowcą. Witaj, Jani. Jak się masz? Matthew, czy to ty? Jak się masz? Twój samochód jest piękny. Myślałem, że spodoba ci się twój, bo jest jasnozielony. Podoba mi się kolor, ale twój samochód ma coś w sobie. Podoba mi się, wiesz co mi przypomina? Oldschoolowe 30 z tymi rozszerzonymi łukami i innymi rzeczami. Fajne. Myślę, że o to im chodziło. Wiele osób komentowało, że ich zdaniem jest to trochę brzydki. Przód jest niezgrabny, tył trochę niezręczny, ale boki są dobre. Podoba mi się. Myślę, że tylne światła są dziwne, ale kocham ten samochód. Dość pochwał na temat mojego auta. Porozmawiajmy o twoim aucie, bo wiem, że wiesz wszystko. Prawda? No to jedziemy. Audi RS3, 2,5 turbo, 5 cylindrów, 400 koni, 500 Nm, napęd na wszystkie koła, 7-biegowa dwusprzęgłowa automatyczna skrzynia, 1570 kg, 280 tysięcy złotych. To zdarzyło się pierwszy raz. Poświęćmy chwilę na oklaski dla Janiego. Yay! Well done! Well done! Dobra robota. To jest w 100% prawda. Kierowca wyścigowy sam. Twoja kolej w Mercedesie. Musisz to zrobić dobrze. I nie patrz w telefon. Zrób to dobrze sam. Po pierwsze, Matt, trochę kultury. Dzień dobry. Dzień dobry, Sam. Przepraszam za mój język. Jestem w... Czy to Mercedes, Jani? Tak, myślę, że to Mercedes. 2 litry, 4 cylindry, 8-biegowa dwusprzęgłowa skrzynia, 421 koni, chyba, 330 tysięcy złotych i około 500 Nm. Jest jedna liczba, o której zapomniałeś. Chodzi o cenę? 330 tysięcy chyba? Jani, jaka jest liczba, której nam nie podał, a którą ty podałeś? Waga. Waga to 1500 kilo. Czy to dokładna waga? Chcę dokładną. Wierzę, że to 1550. No w końcu, Sam. Nick, wiem, że odrobiłeś pracę domową, bo jesteś dobrym chłopcem. Opowiedz nam o Porsche. Mogę opowiedzieć wam o Porsche, jeżeli chcecie. To Boxster GTS. 4-litrowy silnik o mocy 400 koni i 430 Nm, więc trochę mniej niż te samochody. Napęd na tylną oś, więc jest trochę mniej przyczepny. Ma 7-biegową skrzynię biegów PDK. Jest lekki, waży 1435 kg, ale jest drogi. 390 tysięcy złotych. Szybkie pytanie, jak wymawiacie... Jak imię dziewczyny? A jak wymawiacie... Jak możesz mówić Porsche, a nie mówić Peugeot? Nie jestem Francuzem, Matt. Jestem Niemcem. A jak mówicie... Citroen? Dobra, Nick, więc Porsche to nazwisko, tak? I wymawiasz je poprawnie, tak jak wymówiłby je pan Porsche. Więc jak to jest, że nie darzysz takim samym szacunkiem panów... Respect to Mr. Citroen, Mr. Peugeot, and probably not Renault either. Bo gdybyś poszedł do wulkanizacji i poprosił o opony do... To chyba padliby ze śmiechu i kazali, żebyś wyszedł. A w przypadku Porsche tak nie jest. Po prostu jesteś snobem. Zobacz, jak wygląda rzeczywistość. Ja nie jak ty mówisz. Powiedziałbym, ale lubię, a także Citroen. Zupełnie nie o to mi chodziło. W każdym razie pozwólcie mi opowiedzieć o tym aucie. To nowe BMW M2. Ma trzycylindrową turbodoładowaną szóstkę, która generuje 460 koni mechanicznych i 550 Nm momentu obrotowego. Więc wygrywa tutaj wojnę o moc. Jednak cała moc jest przekazywana na tylną oś tylko za pomocą 8-biegowej automatycznej skrzyni biegów. I nie ma podwójnego sprzęgła jak inne tutaj. Więc zmiana nie jest tak szybka. Samochód jest też cięższy, waży 1720 kg. Jest dużo cięższy niż tamte. I kosztuje 337 tysięcy złotych. A jeszcze jedno, nadszedł czas na sprawdzenie brzmienia Car Wow. I zacznę od BMW. So here we go, revs!
Bez soft limitera. Wysokie obroty. Ale nie brzmi najlepiej. Myślę, że część tego hałasu jest odtwarzana wewnątrz kabiny. Dobija do 4000 u ciebie do maksa. Ta. Posłuchajmy Mercedesa, sam? Lepiej. I na koniec Nick. Posłuchajmy Porsche. Znowu soft limiter. No i to by było na tyle, dobra. Szybkie pytanie. Jestem w jabłku, sam w bananie, Nick w jabłku, a w czym ty jesteś? W jeżynach? Dobra, odpowiedź sam, podoba ci się? Okej. Długo nad tym myślałeś? Kiedy nagrywałem wszystkie moje stawki do kamery? Popatrzyłem na Sama i jego wielkiego, jaskrawo-żółtego banana. Pomyślałem, wiesz co, wszyscy jesteśmy w owocach i nie wiedziałem, do czego pasuje twoje auto. Nie jesteś dziennikarzem motoryzacyjnym, co? Dopiero mnie poznałeś. Nadałbyś się do pracy w warzywniaku. Nie bardzo, znam tylko jabłka i banany. To wszystko. W każdym razie wielkie dzięki dla Auto ID, którzy dostarczyli BMW M2 na dzisiejszy wyścig, i Autotorque, którzy pożyczyli Audi RS3. Na ekranie pojawiają się Instagramy. A link jest też w opisie. Dajcie im follow, bo to pomaga nam zdobyć więcej aut. A teraz przejdźmy do rozgrzania opon. Jani, chcesz jechać pierwszy? Tylko nie przejeżdżaj za blisko mnie. Wiecie co, założę okulary, żeby widzieć, co się dzieje. Dobra, przestań. Ewidentnie nie panowałeś nad autem. No dobra, to nie zadziałało za dobrze dla Janiego. Sam, ty jesteś zawodowym kierowcą wyścigowym, więc powinieneś być w stanie sprawić, by system Mercedesa działał idealnie, co? Tak. There we go. Tak naprawdę to nie było dużo lepiej od ciebie, Jani. Więc to wina auta. Chociaż to na końcu było dobre. Tak, kiedy nikt nie patrzył. W porządku, więc Nick, jedziesz w Porsche z napędem na tylne koła. Oczywiście będziesz w stanie to zrobić bez problemu. Czuję ciśnienie. Średnio mu poszło. No dobra, dam szansę temu BMW. Jeśli jest jedna rzecz, którą BMW potrafi, to driftowanie, więc jeśli to spieprzę, jestem idiotą. Kocham BMW, to takie proste. No i tyle. Zachowajmy trochę opon. Myślę, że wszyscy możemy się zgodzić, że BMW wygrało. Tak czy inaczej, przejdźmy do głównego wydarzenia. O, wygrywam! RS3 trochę spóźniony, Porsche na prowadzeniu. Wow. Nie wiem jak tobie, Jani, ale wydawało mi się, że było opóźnienie na starcie twojego RS3. Jak ty to... Przysięgam na Boga, pierwszą rzeczą, którą chciałem powiedzieć, było to, że start został opóźniony, a ty zdążyłeś mnie już uprzedzić. Dobrze to zauważyłeś. To dlatego, że jestem dziennikarzem. Jestem przyzwyczajony do systemu Audi. Musisz jakby uprzedzić start. To podobna historia co w Porsche, prawda? Ale tobie udaje się wystartować idealnie. To absolutna rakieta, ale tak, masz całkowitą rację. Musisz to dobrze wyczuć. I Sam, powiedz mi o twoich wymówkach. No więc faktycznie, puściłem hamulec nieco za późno i po prostu miałem opóźnienie. Po prostu, ja i Jani wystartowaliśmy za późno. Ale czy ktokolwiek zauważył, że to Will startuje, a nie Nick? Może gdybyście spojrzeli na gościa, który startuje, a nie na Nika w samochodzie obok, to może uda wam się lepiej wystartować.
Jezu, tu masz zawsze coś do powiedzenia. Zawsze, tylko czekasz. Każdego ranka myślisz, co mogę dzisiaj powiedzieć. No chyba coś kogoś zabolało. No, dobra, więc Nick, udało mi się ciebie pokonać? Myślałem, że prawie cię miałem, ale jechaliśmy naprawdę bardzo równo. Wydaje mi się jednak, że minimalnie wygrałeś. Zróbmy to jeszcze raz. I zobaczmy, czy Jani będzie w stanie dobrze wyczuć czas, a sam będzie mógł spojrzeć na Willa, który zaczyna wyścig, a nie na Nicka. Ale start. Tak, lepiej. Dogoni mnie, Porsche też. Doganiam, doganiam. Muszę powiedzieć, że twój start... Wow. Tak, myślę, że wyczułeś to w odpowiednim momencie i myślę, że niektórzy w komentarzach mogą myśleć, że Jani spalił. Ale nie sądzę, żebyś to zrobił. Sprawdźmy jeszcze raz ze stewardem. Steward, czy możesz potwierdzić, że Jani nie spalił? Jani nie spalił. Ten start był genialny bez dwóch zdań. Brilliant! Absolutely wicked! Porsche, kto wygrał? Nie mam pojęcia. Mam mniej pojęcia o tym wyścigu niż o pierwszym. Sam, jak myślisz? Nie wiem, jechałem prawie równo z Janim i skupiałem się tylko na Janim. Jeśli mam być szczery, to nie wiem, jak jechała pozostała dwójka, ale start Janiego był mega. Ale trzeba przyznać temu BMW, napęd na tylne koła nie ruszyło z linii jak Porsche, ale oczywiście silnik w Porsche jest bardziej z tyłu, co mu pomaga. Ale mój Boże, ma więcej mocy, 460 koni i w końcu to widać, co? To po prostu wróciło do akcji. Myślę, że pokonało RS3 niezależnie od tego, czy pokonało Porsche, czy nie. No ale sprawdźmy. Więc co się dokładnie stało? Cóż, zarówno BMW, jak i Audi pokonały ćwierć mili w 11,9. Powtórka w zwolnionym tempie pokazuje jednak, że BMW wyprzedziło je o włos. Na trzecim miejscu znalazło się Porsche i zajęło mu to 12 sekund. Mercedes był ostatni z czasem 12,2 sekundy. Teraz start lotny od 80 na godzinę. Samochody są w trybie automatycznym, a my jesteśmy w ustawieniu Comfort. Dobra, odliczam. Ścigamy się na pół mili. Dobra zmiana biegów. Audi zaspało. O mój Boże, nawet nie mogę ich dogonić. Jestem tak wolny. Ta, to najszybszy samochód. Nawet w tym trybie. BMW, mimo skrzyni z pojedynczym sprzęgłem, a nie podwójnym, jak inne samochody, to w kwestii zmiany biegów jest całkiem dobry. Mercedes też wydawał się całkiem niezły sam, to prawda? Tak, zmienił biegi w dół naprawdę dobrze. I skoro już tam wylądowałeś, jak dobrze wygląda tył Mercedesa? Zastanawiam się, bo trudno to zobaczyć z przodu. Co o tym sądzisz? Matt, ja dzisiaj będę samym w tym wyścigu. Więc kolego, tak, z tyłu wygląda całkiem fajnie. Co się stało z twoim samochodem, Jani? Był trochę wolny? Ono to wyglądało. Zmiana biegów zajęła około tygodnia. Położyłem nogę na ziemi i czekałem, i czekałem, i czekałem. No i proszę. Ale wtedy dawno już was nie było. I nie miałem szans was dogonić. A w Porsche było całkiem przyzwoicie. Myślę, że byłeś trochę za Mercem, ale cóż. To PDK, to bardzo dobre skrzynie. Może nie było najlepiej, ale było bardzo szybko. I było między nami na końcu blisko, co? Wyprzedziłeś wtedy Merca? Myślałem, że tak, tak? Tak, 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 tak. Dobra, spróbujmy w trybie sportowym, manualnym. To działa. Jeszcze raz to samo, start lotny pół mili od 80 na godzinę. Bardziej sportowe ustawienia, trzeci bieg. To trwało wieczność. Jest taki wolny. Spokojniutko, jest o wiele szybszy. To była łatwa wygrana dla BMW. Więcej mocy, większy moment obrotowy, po prostu robi robotę.
Nie mam nic do powiedzenia, było wolno. Jak poszło Porsche? Problem w tym, że jest tak nisko w zakresie obrotów przy 80 na godzinę, że do 150 jechałem na tym samym biegu. Więc nie mogłem wykorzystać żadnej z tych szybkich reakcji gazu, bo nie miałem żadnej mocy. A który dojechałeś? Trzeci? Mogłem wyprzedzić Janiego. Wiesz co, zróbmy to jeszcze raz i sam wybierasz bieg. Więc powtórzmy, wszyscy zostaniemy na trzecim biegu oprócz Porsche, które pojedzie na drugim. Ale cała reszta bez zmian. 3, 2, 1, go! Mercedes nieźle się zbiera. Porsche radzi sobie lepiej, ale... Nawet teraz, Porsche, nie mogłeś tego zrobić, mimo że miałeś znacznie lepszy start, co? O wiele lepszy, to jak różnica między dniem a nocą. Początkowo reakcja w tym Mercedesie jest naprawdę dobra, co sam? Tak, to naprawdę dziwne. Na początku ma mnóstwo mocy, ale gdybyśmy mieli dłuższy pas startowy, Jani by mnie w końcu dogonił. Jani, jakieś podsumowanie z twojej strony? Jak mawia klasyk? Dobra, teraz test hamowania przy 160 na godzinę. Kiedy dojedziemy do linii, pełne zatrzymanie. Mercedes tego nie wygrał. Porsche tego nie wygrało. Nie jestem pewien między Audi i BMW. Wiesz, co będę musiał zrobić, Ani? Musisz wysiąść i sprawdzić. Myślę, że to ma nieco dłuższy nos, więc wydaje mi się, że Audi wygrało. Jesteś zadowolony, Ani? Bardzo, bardzo. Bardzo, naprawdę. Słuchajcie, chcę wyrazić ogromne uznanie dla chłopaków, którzy pożyczyli te auta dzięki Auto ID i Auto Torque. And as ever, if you'd like to find out a deal on one of these cars through CarWow, see how much you can save on one of them, right? Pick my favorite with the best deal through CarWow. Want to find out what that car is and the deal? Click on the pop-out banner up there for the link in the description below. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Dajcie znać, który z tych samochodów podoba wam się najbardziej, którym jeździlibyście na co dzień. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej filmów, kliknijcie któreś z tych okienek. Albo to kółeczko, tam czekają na was wszystkie filmy w języku polskim, które do tej pory dla was przygotowaliśmy. A jeżeli tam wejdziecie, to serio, zobaczycie, że jest ich już dziesiątki. 20, 30, 50, 100, 200.